Jak mamy, to będzie 5 bułeczek. 5? To nie, to nie piekarnia. A my kurwa przyjechali ci tutaj kurwa karmić? Ja pierdolę. 5 bułek, zobacz. Może jeszcze chleb do tego i kiełbasy. Dobra, dobra, nie płacz. Nie witaj się z Krzyśkiem. Tak nie płaczesz. Chcesz mnie całkiem wykończyć. To wykończysz. Siadaj, Krzyś, będziemy mieli czas pogadać. Witam. Przesuń się jeszcze do przodu troszkę. Ale fotel cały. Dobra. Cześć Wojtku. Wojtku, cześć, podaj rękę. No, to podawałem ci. Możesz zgasić tą lampkę. Zaraz, czekaj Paweł. Jak ja powiem jeść, to wtedy jedź, dobra? Dobra, jak powiesz jeść, to bo musimy się śpieszyć, bo... Dobra. No, jedziemy? Jedź. Dobra, jadę. Tylko jedź ostrożnie. Dobra. No, ostrożnie jedź. Ja już tyle kilometrów z nim zrobił, że... Pół Polski zwiedził, o, dwa razy tyle. O. Ale niech się pali. Tu ci zapalę światło, no. Krzysiek. Zobacz. Tu damy. Tutaj. Tutaj. Dobrze. A tu wyłączymy. A nie, tu też musi być, bo major też nic nie widzi. Nie muszę widzieć. Słuchajcie. No i co, Krzysztof? Jedziemy, tak? Zeznawać. No to dobra. To ty wiesz, że to nam zajmie jakieś... Ale Paweł, mam 10 godzin. Jeżeli będziemy nie CPN, no. Będziecie się zatrzymywać. Ty, mów, gdzie jechać, major. Dobrze jadę? Dobrze. No. Tak, zatrzymamy się na CPN-ie, oczywiście. Nie, teraz nie. Nie. To teraz możesz jechać. A trzeba ale zatankować. Ale tu jak ja powiem, zatrzymaj się, to się zatrzymaj. Dobra, okej. Okay. Wygodnie się tam, wygodnie, elegancko. Jadę. Wróćcie się na indukcję. Jak wyjeżdżałem, rano się wykąpałem. Czy dużo, czy mało, ale... A tak mi skończyć. Ciężko. Ja ci powiem. Wojtek, bardzo proszę przyjedź, wykąpić się. Oho! Ja się dwa razy kąpałem. A ty wiesz, że Wojtek to ma taką łazienkę, że rzymskie płytki ma z takimi... A ja też rzymskie mam. Tak? Ale nie ma. Remka w ogóle nie ma w domu. No. Major jak był, to cały czas żeście się siedzieli razem. Wróć do mnie, proszę cię. Wróć. Co tam będę robił? Nagrywaj go nie. Tak, on, nie Remek. Jest film, że dał numer. Do internetu. No, słyszysz? No. Geremek dał numer majora do internetu. Dałem numer, miałem jego numer, on kurwa zgłosili kurwa numer do internetu. A co ty tam pijesz? Ty, to jest kurwa cukier, no nie pij tego, ja ci wodę... Kto ci kurwa daje ten cukier? On. Major, daj. Oddaj to kurwa. To kurwa cukier jest, no. Ty nie możesz cukru pić. A to prawda, Paweł, że ty pracowałeś w szpitalu, miałem to... W Białymstoku w szpitalu? W Warszawie pracowałem w szpitalu. Nie, w Białymstoku. No ale co miałem robić w Białymstoku w szpitalu? Jako sanitariusz. Nie pamiętam, żebym pracował. A nie pamiętam, tak? Nie pamiętam. A kto ci nagadał taki głupot? No? Kto ci taki głupot nagadał? To nie głupoty, tylko prawda. To znaczy, że jeszcze nie wyzdrowiałeś. W szpitalu i na karetce pracowałem. Jakbym pracował w szpitalu na karetce, to bym nie szukał szpitala z tobą. Mamy ustawy, wyczam, bo to wszystko niesłone. No, to bym nie słuchał. Co? A chcę na ciebie gdzie zadać pytanie. Można? Ale zależy jakie pytanie. Nie muszę na wszystkie pytania odpowiadać. Czy chcesz do mnie, czy nie? A ja jeszcze nie myślałem na ten temat. Co on powiedział? Że nie myślał jeszcze na ten temat. Kiedy będę miał czas?
kiedy będzie miał czas? Aha. A kiedy będziesz miał, Wojtek, czas, nie, że uprzedzę Krzyśka? Jeszcze nie wiem. A, widzisz. A ty wiesz, Paweł, że moje imieniny dzisiaj? Dzisiaj jest Krzysztofa? Tak. To wszystkiego dobrego, Krzysiek. To jakieś torcicho się zrobi w Bielsku. No? To idziemy na torta w Bielsku. No. O. No, nie można, torta, to cukrzyk. To my będziemy jedli, jak Krzysiek będzie patrzył. No tak, Krzysztofa. No, wszystkiego dobrego. A jak mam się? No tak weź rękę, o właśnie, no. Tak jak ja. No. No to patrz, to jak zgapiliśmy się. Słuchajcie, Krzysia imieniny dzisiaj są. Wszystkiego dobrego dla Krzyśka. Dobra. Krzysztofa dzisiaj. Krzysztofa, tak jest. Chyba tylko tej tojki. Chyba tylko tej tojki. No to nowe, które budowali. Ty co, on już wychodzi? Ja pierdolę. Ty co, on tam napluł, kurwa, do tego kibla? Tak jak ty, kurwa, szczysz. Plujesz, a nie szczysz. Ja pierdolę, wy macie co... Co, już tak szybko, Krzysiek? Co? Tak szybko? No. To ty szybki chłopak jesteś. A co, ja będę tam ochać gówno? Dawaj. Co? Na trasę. No tak, no jedziemy na trasę, tylko że jedziesz, ja muszę tutaj, wiesz... Ale zgoda, bo po rodzicach. No. Ale nasze rodzice skąd mieli? Od Adama i Ewy. Adam i Ewa byli pierwsi. Ale nazwiska Adam i Ewa nie mieli na tym. No oni nie mieli, dlatego dawali innym, wiesz. Jeszcze były imiona, a później dawali nazwiska. Nazwiska, Adam i Ewa, tak. Ja tak myślę, że to Adam i Ewa dawał. O, piszą, że od zawodów. Jak ktoś robił koła, to był kołodziej. Stąd się wzięły nazwiska. Jak ktoś laski robił, to Laskowski. Laskowski. Tak, ten co śpiewa, Laskowski. Laskie robił, to Laskowski, dobre. A skąd się wzięło nazwisko Nitrodolski? No? Nitrodolski, skąd się wziął? Zapytaj się, Wojtka. Butelki. Butelki robił. Nitro. Nitro. A butelki produkował, tak? Tak. Jak będzie Sławek na rozprawie, to weź od niego pieniądze, bo przecież nie możesz bez pieniędzy. Wezmę. W samej centrali. To nam świeci. Z samego zarządu weźmiesz kasę. To wszystko się powiesiło. O, łódkę mam. Dawać. Ty, kolejny cukier, kurwa. Nie. No jak ta orężada to... A to jest po butelce orężada. Tak? Tam Wojtek, zobacz. To nie taka kiełbasa, nie twoja? Ale co? Ta kiełbasa nie twoja? Nie. To jakaś kiełbasa. Jeszcze jest, Paweł, ja nie jestem psem. Ale nie psem, tylko mała kiełbasa tam leży. Ale ja mówię, to nie moja. O, parówka. Arek prezes. 10 złotych. Ale pomału. Dobra, nie denerwuj. Laluś Suchodolski to dopiero cipka, skacze do komona, a my cię w Niemczech na dziurę walili. Laluś Suchodolski to dopiero cipka, skacze do komona, a my cię w Niemczech na dziurę walili. Laluś Suchodolski to dopiero cipka i... Co się stało? Nie gadają. Na co gadają? Że co? Pierwszy miesiąc, kurwa, jest. Zwyka jedziemy, bo kurwa nigdy nie dojdziemy do tego sądu. Co pierwszy miesiąc? Wszystko jest dobrze. Pierwszy miesiąc, kurwa. Pili, kurwa, każdy dostał z liścia i padał, kurwa. Gdzie? No, w Niemczech, kurwa. Jedziemy, bo musimy tu jechać. Mówiłem ci, dzisiaj żeśmy o niej rozmawiali. Zobacz, już teraz, co napisała. No, uważaj, Krzysiek. Do góry ręce, do góry. O, dobrze.
Oddychaj. Dobrze, już wszystko? Dlaczego nie robisz lajtów? Pytają tutaj. Kto, ja? No. Będę robić. Ciekawe, tak, halo. No cześć. A nic, właśnie jadę ciężarówką. Ciężarówką jadę. No ciężarówką, nie słyszysz? Jak kurczy? Tak. Halo. No wiem, wiem, bo ja kiedyś, wiesz co zrobiłem, pojechałem na Wrocław. Ja cię kręcę, myślałem, że sobie głowę urwę. Tak, tam Dąbrowa Górnicza, tak pojadę. Wojtek, tak? Kurwa, masz. Powietrze z koła schodzi, śpisz? Nie, powietrze z koła schodzi? Jak ten, ktoś do ciebie, Wojtek. Nie słyszę. To ile? Ale u nas? Ty. U nas? Tu gdzieś trzeba patrzeć. Czat się zatrzymał. Siedział i jajami gruchy obijał. O, patrzę teraz, zobaczę. Ty, a na prawie powietrze schodzi? Nie, tak go okłamałem, Krzysiek. Co? Okłamałem. A ile można śpiewać? Tak, barki nie wolno śpiewać. To jest pieśń kościelna. No, to dzięki serdeczne. Cześć. Ty, weź zjedzieś, no mogę zobaczyć. A co się stało? A ja słyszałem, że kubiec się powietrze schował. Nie, on tak kłamali nas. Kłamcy są i oszuści. Ta nasza podróż to jak te cygany, kurczę. No. Przez całą Polskę jadą cygany. No bo to prawie przez całą Polskę, kurwa. No. Ty, Krzysiek, a nie mógłbyś ty sprzedać tego domku i razem z majorem kupić sobie mieszkanie w mieście? Ani nie musiałbyś palić ognia, ani nic. Wszystko masz. Światło, woda, gaz. Ale Wojtek wtedy musiałby do śmierci mnie pilnować. No to byście podpisali intercyzę taką. No właśnie. No. A Wojtek, ty zgodny? A ty już od dawna chciałeś. No, słuchaj, a ty zgodny? Zgodny, a po co to na stare lata? No, ale więcej. Słuchaj, Wojtek, ale zgodny? A czemu nie zgodny? Ja ci, a ty dawno mówiłeś, już 2-3 lata, żeby o, chodź, że po śmierci przypisze mi. To czemu mieszkanie kupić duże? No za tą swoją działkę z tym domkiem to kupiłbyś takie 60-metrowe mieszkanie. Po co ci duże? Czyżby był duży? 60 metrów byś kupił w Warszawie i jeszcze dodać. W Warszawie? Tak, jeszcze by ci zostało na podróże. No. Ty, a pomógłbym dla mnie? Pewnie, że ci pomogę. Tylko nie mów ani lejereczkę dla nikogo. No dla nikogo nie powiemy, no. Ile za tą działkę i za ten domek dzisiaj? Ze 400 z 500 tysięcy, z pół bańki. Tak. No, to za pół bańki, to na Mokotowie to takie mieszkanko kupujesz, że w lesie praktycznie, w parku. A, no. Bo Meksykano mama sprzedała. No, o, i zobacz, sprzedała i wyprowadziła się i tak. Ma spokój. I co? Ja by tam kupił i to wspólne było mieszkanie. I byście se razem z Wojtkiem mieszkali, podpisalibyście intercyzę, że on się tobą opiekuje aż do śmierci, a później jego mieszkanie i już, no. Ale zgadzasz się, Wojtek, tak? No, już dawno rozmawialiśmy, a ty nie masz... Dobra, to jedzie pod Młotek, a kupuję w Warszawie, tam gdzie ty mówisz. Ja mam nawet znajomego, który ma firmę zajmującą się nieruchomościami.
i to można załatwić. To rozmawialiśmy. No, w miesiąc można załatwić. Pyk, pyk. I ani. A kto mnie przywiezie do mieszkania? Co? Ta firma od razu ci wszystkie graty, wszystko ci poprzewozi. Zresztą mieszkanie umeblowane możesz kupić. Po co ci mebla? Ha. I tak, adresu mego nie podałeś, telefonu mego nie podałeś, Wojtka też. Tak. No a tak mój telefon doznają wszyscy. Ale pomożesz mi numer zmienić tam? Co? Telefon. No pewnie, że ci pomogę, no co mam ci nie pomóc. I słuchaj, i żyjesz jak gość. Zima idzie, nie musisz się o nic martwić. Wszystko masz na miejscu. Węgla, drzewa, trzeba odśnieżać, nie odśnieżasz, to... Dobra, trzeba konia chyba. Żyłbyś jak lord. Byście się z Wojtkiem wyjeżdżali na wczasy, do sanatorium, a nie tam... A kto by wodził, ty? Ja bym was zawiózł, a co to? No dobrze jedzie już, tak, i Mazury, i wszystko. Ty, na YouTubie byście se, Wojtek by zarabiał na YouTubie, ty też byś zarabiał na YouTubie i... Kanał mnie podtrzymałby. Oczywiście, nowy kanał, wszystko, a nie będą cię tu ludzie wykorzystywać. Bo otwierali tobie kanały. Wojtek, dobra. A poczekaj, daj mi powiedzieć. Dobra. Bo otwierali ci kanały, kasę biją, tyle lat, kasę biorą, a ci gówno dają. To Paweł. No. Bo nie mówię komu. Powinno tak być. I Wojtek, nie mówię komu. O, zobacz, autobus wjechał do rowu. Zobacz. No. Ajajajajaj. O. Dobrze, że się nie przewrócił. No właśnie. Ale co, usnął chyba kierowca. No. Może tak. No usnął, no nie ma innego. Paweł. Miejsca. Co? No co? Uzgadniamy, że mnie pomaga w sprzedaży. No. Nikt nie wie. Tak. Że ja sprzedaję. Tak. Zdobyłeś mi już mieszkanie, tak jak ty powiedziałeś. Ty, 50 metrów to jest 3 pokoje. Macie dla siebie pokój, dla Wojtka pokój i dla gości pokój. No, duży pokój taki. No i starczy. I starczy. I toaleta będzie i wszystko. Wszystko będzie i ty nawet z meblami możesz kupić, no. To co? Ja sprzedaję i wszystko, tak? Jeden agent, jedna agencja mieszkanie twoje sprzeda i od razu ci kupi na Mokotowie drugie, no. Bo to agencja. Jest tak, nie? Co? Że jedna agencja sprzeda i... Ty, nic cię nie obchodzi. Wsiadasz w samochód, jedziesz do Warszawy i wchodzisz, klucz dostajesz i tyle. Nie, ja sobą Opla zabieram. No to Opla weźmiesz na parking pod blok, no. I ten, Lublina. A Zielonego mogę sprzedać. Lublina to też możesz postawić na parkingu. No. Od czasu do czasu tam przewieziesz komuś meble albo coś. No. Zawsze grosik wpadnie. A w tym Białymstoku to co? Nic nie ma, no nic nie ma. No. Ani roboty, ani nic. Przyjeżdżamy ze sprawy i ja ci to ogarnę. Dobra. No. To siedził. Ja... A co to da? Patrz, ile kupiłem pieniędzy, waliłem mi kurę, co? Coś dało tam? No pewnie, że trzeba ciągle pieniądze wkładać. A gadaliśmy wcześniej cały ten... A ten Paweł, no. A tam sklep będzie, mieszko? No to wszystko tam da. Tam sklep to w zasięgu rzutu butelką. A ja fajnie mieszkam. Wychodzisz? No, i wszystko ma. Parę kroków te i tam mnie oglądają. Nie, fajnie rozmawiają. Ale Wojtek, musisz podpisać to, co Paweł powiedział. Że do śmierci nie uciekł. Idziecie do notariusza, no właśnie, i spisujecie u notariusza. Ja mam znajomego notariusza. Przychodzicie w godzinę czasu, spisujecie umowę między sobą i on nie może zerwać tej umowy, bo inaczej poszedłby pod sąd. Tak, no właśnie. No, Wojtek jakby zerwał. No. Jak zerwie umowę? To pod sąd. Pod sąd. To ja podaję pod sąd. Tak? No a jak? Wojtka, tak? Paweł. Tak, Wojtka, za to, że nie... Ale Wojtek by dobrze... Siedzielibyście sobie elegancko, no. I w centrum wszystko macie, autobus, metro, wszystko, co chcecie. Ciekawe, a te tam nowe, te remonty porobiono już. No, ja by się przyjechał metrem. No, oczywiście. Krzysiek, tworzyłbyś sobie trochę jak ten...
Jak Mieszczuk, no, jak on. O, zobacz, dwa razy czy trzy razy dziennie się kąpę, perfumik na miasto. No. A nie, żeby się tam użerać po Białymstoku z sąsiadami. Ty już jesteś w podeszłym wieku, to ty nie będziesz miał siły nosić węgla, dziabać drzewa. Po co ci to? A tak, ja to normalnie prześpię się, telewizor będzie. No tak. Czyż, słuchaj, czyż jakbyś kupił takie mieszkanie na własnościowe, to czyż w granicach 1000 zł? Ale to czyż byłby wspólny. No wspólny, no to byście se rozłożyli między sobą, tak. A myślę, że tam byś nie miał problemu ze sprzedażą w Białymstoku, bo tam atrakcyjny teren jest, no. Ło! Nie, żeby oni nie wiedzieli, no. Bo oni, tak, bo oni będą wszystko robić, żebyś tego nie zrobił, no. Żeby oni nie wiedzieli, wiesz, i tak dalej, dobra? No, dobra. I Wojtek ma też nie pisać. A ja nie gadam, przyjdę się coś, kurę. Dobrze jedziemy? Dobrze. Dobrze. Nie trzeba było nigdzie skręcić, nie. Ale samochód ten dobry wytrzymuje tyle kilometrów. O! Wytrzymuje. Ja już jak go kupiłem, to przez 2 tygodnie czy 3 zrobiłem 5000 kilometrów. Tak? No. O. I zobacz, jedzie, jedzie. A co, benzynie czy ropniak? Ropniak. Ropniak, tak. On ma oplowski silnik od Zafiry. Jaki? Od Opla ma silnik. A, no, dobry. Ty, ja tu stanę jeszcze. Nie, tutaj nie. No, gdzie? Vis-a-vis jest sąd, wejdźcie do sądu. Kurwa, ja nie zdążę. Ale co nie zdążysz, nie, no to zejdź tam na dół po schodach, ty. Co robisz? Kurwa, ja pierdolę. Ja cię, już mamy ryszkę. Krzysiek, pod drzewo chociażbyś się wyjrzał, ja pierdolę. Zaraz. Uła! Brawo, brawo. Dobrze, Krzysiek, bardzo ładnie. Dobrze, Krzysiek. A co ma? Co ma? Portki zrobić?